już bardzo zamierzchłe czasy. Ta książka ma 5,5 roku, tak? Pisaliśmy ją zatem no grubo ponad 6 lat temu, więc szczerze mówiąc powoli chyba zaczynamy zapominać, jaka była przyczyna pierwotna tego pomysłu. Nie, no bez przesady, no nie, oczywiście pamiętamy. Gruzja po prostu była takim krajem, który nas bardzo uwiódł, do którego bardzo często jeździliśmy, gdzie spędzaliśmy mnóstwo czasu, mieliśmy, no i mamy przyjaciół i jakoś tak z różnych reportaży, które pisaliśmy z tego kraju, zrodziła się ta książka. Był czas po prostu, że widzieliśmy tam nieustająco. Było nawet tak, że chyba w żadnym miejscu w Polsce nie byliśmy tak często jak w Gruzji. I pisaliśmy wcześniej osobno jakieś rzeczy i trochę przypadek sprawił, że nasz znajomy, który kierował wtedy jednym z wydawnictw, pytał, że skoro tyle o tej Gruzji opowiadamy, to może byśmy książkę napisali. No i tak to się stało, natomiast nikt nie przewidział jakby konsekwencji, skutków. My myśleliśmy, że napisaliśmy książkę dla paru osób zainteresowanych Gruzją, a ta książka zaczęła żyć własnym życiem. Potem zaczęły się pojawiać i kolejne do druki, potem odświeżone wydania, potem jakieś nagrody. I to wszystko może nie tyle nas przerosło, bo super, to że tak się stało. Oczywiście. Tylko no, w życiu się nie spodziewaliśmy. My na przykład nie spodziewaliśmy się, że 6 lat po napisaniu książki będziemy tak o niej wciąż mówić, na przykład dziś u Państwa w kole. To jest ciekawe. A czego należy zazdrościć Gruzinom? Czego Wy byście, jeżeli by można było, czego im byście zazdrościli? Co jest takiego, czego warto im pozazdrościć? Wielu rzeczy. Po pierwsze Gruzja, znaczy nie żeby czegokolwiek brakowało Polsce, ale Gruzja to jest naprawdę bardzo piękny kraj, bardzo zróżnicowany. No ma te niesamowite góry, wysoki Kaukaz, piękne morze, wspaniałą historię, tradycję. Ale to, czego ja im najbardziej zazdroszczę, to chyba podejścia do życia. Bo oni w przeciwieństwie do nas nie są takim narodem, który rozpamiętuje swoje jakieś klęski i smutki. To są raczej ludzie, którzy są bardzo żywiołowi, lubią się bawić, lubią tańczyć, śpiewać, cieszyć się życiem. Ja myślę, że to jest taka postawa życiowa, która, choć mają bardzo trudną historię, która im umożliwia przetrwanie w dobrej formie. Idzie pociąg z daleka. Tak. A mentalność Gruzinów? Rzeczy, które potrafią zdenerwować? Na przykład punktualność. Nie no, stosunek do czasu to jest wręcz tam legendarny. Legendarny i to trzeba trochę odpuścić sobie. To znaczy podchodzenie do tego, że wszystko tam ma być na godzinę, no to można oszaleć szybko, dlatego że oni mają taki żart, który zresztą używam jako tytuł pierwszego rozdziału, czyli GMT, czyli ten czas tak jak czas Greenwich. A oni to biorą z angielskiego skrótu Georgia Maybe Time, czyli gruziński czas być może. I trochę tak jest. No. Jeżeli ktoś nastawia się na to, że wszystko będzie na czas, to w Gruzji straci rozum. Co ma być, to będzie. No. Bez specjalnego czepiania się, a kiedy to akurat ma być. A druga sprawa jest taka, że oni na przykład w dużo większej mierze żyją wspólnie. Znaczy w gronie szerokiej rodziny, w gronie przyjaciół, co oczywiście niektórzy z nich mają tego dosyć. Natomiast jest tak, że to też na przykład uderza Gruzinów jeżdżących na zachód, że na zachodzie każdy sobie rzepkę skrobie, że takie dziwne. Więc, a że my w Polsce tak pomiędzy zachodem i wschodem, coraz bardziej dryfując w sensie mentalnym czasami na zachód, jeśli chodzi o rzeczy takie międzyludzkie, no to jest jak ktoś tęskni za klimatami, mówię międzyludzkimi, nie mówię o polityce, międzyludzkimi klimatami, jak było w Polsce 30-40 lat temu i ktoś to jeszcze pamięta, to w Gruzji nadal dużo tego jest. Padanie bez zapowiedzi, siedzenie po znajomych, z rodziną. Trzeba się telefonicznie umawiać na wszystko. Tak. No, telefon generalnie jest zbędny, przyjdzie 20 osób bez zapowiedzi, no to co, normalne.